Witamy ponownie. Jak widzicie, jesteśmy już na lotnisku. Jest 17:20, odlot mamy około 21:00, ale wierzcie mi, naprawdę brakło nam mocy, zwłaszcza mnie, na to, żeby jakoś tutaj szukać sobie atrakcji jeszcze na dzisiaj. Udało nam się, o, to też może być w sumie praktyczna informacja, tak, że siedzimy sobie, zobaczcie, sami. Tu jest miejsce nawet, żeby się położyć, a niektórzy sobie tak kimają. Tu jest też kibello, w razie czego. Ale jesteśmy jeszcze przed bramkami bezpieczeństwa. Ogólnie lotnisko jest małe i wbrew pozorom, znaczy nie wbrew pozorom, też nieskładnie gadam, jest małe i na dodatek nie ma tu zbyt wielu takich miejsc, gdzie można po prostu usiąść spokojnie, chociaż niby przestrzeń jest całkiem. No. Ale może jeszcze za tą pierwszą kontrolą tam się trochę sytuacja zmieni. Nie wiem właśnie, czy się tam nie przenieść już. Tak czy siak, to właśnie jesteśmy zmęczeni. Teraz sobie myślę, że ten ostatni dzień, jak się planuje lot powrotny, to jednak tak optymalnie jest, jeśli ten lot jest około godziny 15-17. No bo to jest jeszcze tak rozsądnie, że można coś zrobić rano, nie trzeba się zrywać biegiem, a jednocześnie w miarę wcześniej tak płynnie się przejeżdża na to lotnisko. No ale wiesz, że niektórzy by za wszelką cenę teraz chcieli gdzieś jeździć, coś zwiedzać, chodzić, a później nie mając się gdzie obtoknąć, że tak powiem, umyć, to co? No jesteś już taki klejący na cały wieczór. Dokładnie. No to jest jeszcze łazienka, zaraz na to podejść i się trochę ogarnąć, ale no to wiadomo, nie jest prysznic. My dzisiejszy dzień wykorzystaliśmy na to, żeby zrobić zakupy, takie pamiątki, to może złe słowo, nie lubię tego słowa w ogóle. Kupiliśmy sobie jedną taką rzecz, która będzie nam przypominać rybę. O tym wyjeździe, taką rybę. Zbieramy zwierzęta. To pokażemy wam w domu. Kupiliśmy coś dzieciom i jakiś taki drobiazg dla najbliższych. Także to takie naprawdę drobnostki. Siedzimy teraz, no. I zjedliśmy sobie dobry obiad. To już bardzo ten film na chyba luzie jest, no. Spędziliśmy sobie ten dzisiejszy dzień bez naprawdę jakiegoś tam napinania niepotrzebnego i dobrze, tak uważam. No i teraz to siedzimy. I co? Chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że siedzimy tutaj już jakiś czas i sporo filmów kolejnych wrzuciliśmy sobie już sklejonych na kanał. Kilka już tych filmów, no staram się tak powoli te zaległe publikować. Odwrócimy tą kamerę. Mi się niewygodnie trzyma. Tych filmów, słuchajcie, będzie jeszcze O, mały wóz nie straciłem dzisiaj kilku kawałków z tego Erice. No już właśnie, myślałem, to się bałam. Że będzie, że już jest koniec, a tu się jeszcze znalazły dwa takie długie kawałki i będą w ogóle fajne zdjęcia ci zrobiłem, mimo że telefonem, to moim zdaniem bardzo fajnie tam wyszły. Właśnie trochę się bałam tego, że w tym natłoku i w tej ilości filmów, które masz, tam no się trochę nagromadziło i nie dało się tego zrobić na bieżąco, że coś tam się potraci, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo tam każdy film jest bardzo cenny dla nas nawet. Tak, no bo to pamiątki przecież tak samo. A jeśli chodzi o podsumowanie, to chciałaby się zrobić już teraz? Nie. Coś powiedzieć, czy nie? Bo przeważnie w tych podsumowaniach oczekujecie, tak, to już były informacji te pytania o jakichś kosztach, o cenach. No, z grubsza mówimy o takich rzeczach na bieżąco, ale jeśli mielibyśmy to wszystko zebrać do kupy, no to ja w tym momencie nie jestem w stanie tego zrobić. No, więc to na pewno nie teraz. Nie wiem, ale w ogóle nie planowaliśmy chyba takiego podsumowania akurat tego wyjazdu, w sensie podsumowania takiego finansowego, no ale w sumie nie możemy to zrobić. Tak, chociaż no część już z tych kosztów znacie, bo już robimy to zresztą na wasze życzenie. Tak, chociaż wiecie, to podsumowanie to jest akurat w przypadku takich wyjazdów, to takie bardzo, wydaje mi się, mało miarodajne, dlatego że wiecie, to jest wszystko to organizowaliśmy sami.
No ale widziałam, to właśnie ludzi interesuje. Ale widać. Chcę powiedzieć o tym, że no na przykład ceny biletów lotniczych będą różne w zależności od tego, z jakim wyprzedzeniem je kupicie, czy wcześniej, czy później, jaka to będzie pora roku. Więc wiecie, no możemy się odnieść oczywiście do tego konkretnego terminu, do tej konkretnej sytuacji, ale zawsze trzeba brać poprawkę na to, że taki wyjazd organizowany na własną rękę może być dużo tańszy i dużo droższy. No więc to wiecie, tak samo z hotelem w zasadzie jest, no nie? Tak. No. Jeśli chodzi o koszty tak ogólnie, tak tutaj na miejscu, to tak, no to tutaj możemy się gdzieś tam rozwinąć, jeśli chodzi o ceny biletów, jeśli chodzi ewentualnie o ceny gdzieś w restauracjach. Tak, ale no też to był trochę inny wyjazd niż na przykład ostatnia Chorwacja. No tutaj, właśnie. No szaleliśmy, można powiedzieć, tak? Może też nie, no może korzystaliśmy, nie, no, tak, no, tak korzystaliśmy jak po prostu, nie ograniczaliśmy się. Nie? Ale nie ograniczaliśmy się też i no to takie będzie bardzo, wiecie, no tak mi się wydaje, że to takie mało... No tak czy siak zrobimy takie podsumowanie, pewnie tak, pod wiatą nie nagramy zrobimy. Już u nas, tak jak nagraliśmy ostatnio tą Chorwację i Tunezję. Najbliższe kilka dni będziemy na pewno wrzucać sukcesywnie te filmy, które są zaległe i w międzyczasie pomyślimy o tym podsumowaniu. Te kilka dni to też będą dni, kiedy sobie będziemy chillować trochę w domu i przygotowywać się do kolejnych wyjazdów, które już niebawem, właściwie to za tydzień. Nie? Tak, bo będzie, jeśli Was interesuje, to będzie, może będzie Sopot, a będzie na pewno Jurata za jakiś tydzień. Tak, więc troszeczkę a zmieniamy. A potem znowu Chorwacja, tak. Jeszcze gdzieś tam coś po drodze też będzie, ale to spokojnie, nie wszystko naraz. No, wakacje można powiedzieć, że w toku, a jeszcze się lipiec nie zaczął, moi drodzy. Dopiero lipiec kiedy? Jutro, no, tak? Tak, dzisiaj jest 30 czerwca. No to super, tylko się cieszyć, nie? Jeszcze tyle czasu przed nami. Masz coś do dodania jeszcze? No, nie mam. Tutaj kończymy? Myślę, że tak. Nie wiem, zaraz ustalimy, czy się przenosimy. Tak. Już gdzieś tam w rejon bramek i tam sobie będziemy czekać, koczować. I tam będziemy jakieś kawy szukać. Może czy... tam będzie lodówka, która lepiej chłodzi napoje, bo tutaj ten to Red Bull to... W ogóle też... Taki sen. Oni w ogóle kiepskie mają. W ogóle chłodzenie tutaj, nawet ta klima jest taka, powiedziałabym, słabawa. Na tryby eko. Tak. I jeszcze miałam nadzieję w ogóle, że to będzie... Znaczy nie widziałam, że to nie jest takie lotnisko, jak nie wiem, na przykład w Rzymie, ale miałam nadzieję na jakieś takie ładowarki, takie stacje ładujące, ale tutaj na pewno takich nie znajdziemy, chyba że w strefie już tej... Ale mamy przecież kablu i ten, ładowarkę, tak? No mamy, ale nie wiem na ile nam jej starczy. I powerbanka to było super zakup. Ale właśnie nie naładowanego, dobrze. No nie do końca mamy. 30% mamy, ale na pewno jeden telefon naładujemy. Myślę, że moglibyśmy się właśnie zająć tymi technikaliami teraz i tyle. Dobrze. No to uszanowanko. Dziękujemy za te wszystkie wasze dzięki, że byliście. No i pamiętajcie, że Sycylia nie kończy się na kanale. Filmów będzie myślę ze 20 jeszcze opublikowane. Tak, to będzie już teraz trochę niechronologicznie, ale do wszystkiego tam się na pewno da dojść. Zresztą filmy są tak produkowane raczej tematycznie, więc produkowane w cudzysłowie oczywiście. Więc jakby nie jest konieczna ta ciągłość odcinka za odcinkiem, nie? Tak jest. Dobrze. Kończę. Dziękujemy. Ciao. Do zobaczenia w następnym filmie.